W przypadku niektórych osób, kiedy przychodzi czas, aby coś o nich powiedzieć, to w sumie nie wiadomo od czego zacząć. Tak zdecydowanie jest w przypadku księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, już świętej pamięci. Niestety, ksiądz Tadeusz odszedł w wieku 67 lat po ciężkiej chorobie nowotworowej. Jemu chciałbym poświęcić ten wideoblog. Paweł Zdziarski, witam i zapraszam. Księdza Tadeusza znam, znałem zaledwie od kilku lat. Wiem, że są osoby, które znają czy znały księdza Tadeusza od lat kilkudziesięciu. Dlatego to, co powiem, jest tylko wycinkiem z życia tego niezłomnego kapłana. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski mi osobiście pozostanie w pamięci jako przyjaciel, jako. Wielki orędownik spraw patriotycznych, kresowych, upamiętnienia ofiar ludobójstwa na kresach II Rzeczypospolitej, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Niezłomnie walczył o prawdę historyczną, niezłomny również w czasach PRL-u, kiedy był kilkukrotnie bity, wielokrotnie zastraszany. Przez całe lata inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa. Ale to tylko wycinek z życia i z działalności księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Ksiądz był znany jako współzałożyciel, inicjator i prezes Fundacji Mienia Brata Alberta. Swoje serce, swoje, swoją działalność w tej fundacji poświęcał osobom z niepełnosprawnością, dla których nie brakowało mu czasu, nie brakowało mu poświęcenia. I tak sobie myślę, że ksiądz Tadeusz był człowiekiem, który, którego można nazwać człowiekiem orkiestrą, bo te wszystkie formy zaangażowania, obowiązki w fundacji łączył z wieloma innymi formami działalności. Był duszpasterzem Ormian. Tak się składa, że ksiądz Tadeusz łączył w sobie z jednej strony dumę z bycia i z pochodzenia ormiańskiego z prawdziwym polskim patriotyzmem. Ksiądz Tadeusz, tutaj dla sympatyków liturgii katolickiej, dodam, by odprawiał mszę świętą również właśnie w obrządku ormiańskim, nie tylko w rzymskokatolickim. Też z dużą troską pochylał się nad sprawami Ormian, też walczył o prawdę historyczną, o upamiętnienie ofiar ludobójstwa ormian. Także to jest kolejna działka w cudzysłowie z życia księdza Tadeusza, kolejna, kolejne jego oczko w głowie. Ale to nadal nie wszystko. Tutaj być może też szczególnie ważne i istotne z punktu widzenia naszego portalu afirmacja Info, który to portal, jak Państwo wiedzą, zajmuje się wartościami rodzinnymi. Ksiądz Tadeusz był gorącym orędownikiem oczyszczenia kościoła katolickiego, szeregów kościoła katolickiego. Mam na myśli tutaj o duchowieństwie, bo przecież kościół to również ludzie wierni, wierni świadcy. Był gorącym orędownikiem oczyszczenia szeregów duchowieństwa z homolobby, z tych, którzy dopuścili się nadużyć czy wręcz przestępstw seksualnych. Odważnie krytykował tych, którzy dokonali zaniechań w tej dziedzinie, krytykował, ale zawsze z miłością i z, wier z wierną synowską, yy, taką yy, właśnie troską, yy, krytykował duchownych, w tym duchownych wysokiego szczebla, hierarchów, ale potrafił też docenić tych, którzy potrafili yy, zrobić z tym porządek. Zdecydowanie yy, bronił. Yy, Istoty małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, był obrońcą życia. Zdecydowanie można go nazwać orędownikiem tych wartości, o które ubiega się i upomina portal Afirmacja Info. To nadal, szanowni Państwo, nie koniec. Ksiądz Tadeusz był i tutaj wszyscy, którzy śledzili jego media społecznościowe, a także jego wywiady, był publicystą, był poetą, pisarzem. Autorem książek. I ja dzisiaj y, przypominam sobie przede wszystkim tytuł jego książki: Że Kościół ma być przezroczysty, i tak sobie myślę, że jego życie właśnie takie było. Mówił, co myślał, zawsze mając na uwadze dobro. Jeżeli mówił mocno, jeżeli krytykował, jeżeli przestrzegał, to właśnie mając na, na, na uwadze, mając na myśli Dobro drugiego człowieka, dobro kościoła, dobro ojczyzny, a przede wszystkim oczywiście zbawienie drugiego człowieka, na którym mu zależało jako kapłanowi. Pamiętał i przypominał innym o uczynku miłosiernym względem nie tylko duszy, ale też i ciała, jakim jest pochówek, pochówek chrześcijański w tym przypadku. Mam na myśli tutaj ofiary. Ludobójstwa ukraińskiego na Kresach, które jak wiemy, tych pochówków się nie doczekały i nadal na niego czekają. Ksiądz Tadeusz przez całe dziesięciolecia, jako potomek Kresowian, jako ten, który był właśnie kapelanem ostoją, jako ten, który był symbolem walki o prawdę o tych wydarzeniach, o tym ludobójstwie, upominał się o ten pochówek. Czasami, tak jak powiedziałem, w bardzo mocny sposób, w bardzo mocnych słowach, ale prawdziwych i bardzo potrzebnych, mówił to, co wielu miało na myśli, ale bało się powiedzieć. Bez względu na to, czy rozmawiał z politykami, bez względu na to, czy rozmawiał z hierarchami kościelnymi, czy też zwykłym człowiekiem, przeciętnym obywatelem, zawsze był sobą. By Widziałem księdza Tadeusza w różnych sytuacjach i mogę to potwierdzić. Zawsze był sobą, nigdy nikogo nie udawał, nigdy nie grał. Poza tym, poza tą działalnością, z której znamy księdza Tadeusza, był bardzo ciepłym, uśmiechniętym człowiekiem, pełnym dobroci, wyrozumiałym, człowiekiem, na którego ja osobiście mogłem liczyć również ze względu na działalność w Stowarzyszeniu Wspólnota i Pamięć, które było bardzo związane z księdzem Tadeuszem jako członkiem honorowym. Ale też to wszystko wybiega poza jakieś tylko osobiste relacje. Myślę, że ksiądz Tadeusz jest ikoną, ksiądz Tadeusz jest symbolem dla wielu Polaków, również tych, którzy są niewierzący. Często widziałem taki wpis na przykład na Twitterze księdza Tadeusza, kiedy komentował bieżącą rzeczywistość, mniej więcej te wpisy można sprowadzić do takiego komentarza, że i tutaj wiele osób naprawdę pisało to myślę szczerze. Ksiądz jest tym księdzem, którego cenię, szanuję i zawsze się, zawsze się z księdza zdaniem liczę, mimo że jestem niewierzący. Tak wiele osób pisało, które być może na co dzień. Nie żyją, nie żyją bliską Kościoła, nie są praktykującymi katolikami, a jednak z szacunkiem odnosili się do księdza Tadeusza, cenili go. I tak jak rozmawiałem po śmierci księdza Tadeusza z siostrą, właśnie księdza, od której dowiedziałem się o, o tym, co się stało, powiedziała bardzo ważne słowa, że oni to, mówię tutaj o siostrze, jednej, drugiej, o bliskich księdza Tadeusza, że oni to przeżywają rzeczywiście jako bliscy, jako rodzina, ale mają świadomość tego, że przeżywa tę śmierć bardzo dużo osób i bardzo dużo osób dostrzega w tej śmierci ogromną stratę. Teraz pozostaje nadzieja, że ksiądz Tadeusz będzie orędował za tymi wszystkimi sprawami, które były bliskie jemu, jego sercu, ale myślę, że są bliskie sercu wielu Polaków, wielu katolików i nie tylko, jak powiedziałem, katolików. Myślę, że on nas tak nie zostawi, myślę, że będzie nad nami czuwał. W to głęboko wierzę i z taką nadzieją chciałbym zakończyć ten, ten wideoblog. Ten, to krótkie wspomnienie księdza Tadeusza, bo. Tak naprawdę o każdym z tych punktów, czy o każdej z tych dziedzin, o których powiedziałem, można zrobić osobny wideoblog, osobny program i myślę, że do postaci księdza Tadeusza będziemy jeszcze na portalu afirmacja wracać. Pozostaje wiara, modlitwa, nadzieja w to, że to dzieło, te dzieła właściwie, liczne dzieła, które pozostawił po sobie ksiądz Tadeusz. Spotkają się z, nie tylko ze zrozumieniem, ale po prostu z kontynuacją. Wieczny odpoczynek racz mu dać panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.